Witajcie w Failure Podcast. W tej audycji rozmawiamy z ciekawymi osobami o błędach popełnionych w projektach, które realizowały. Naszym celem jest przedstawienie historii, które pozwolą innym przedsiębiorcom unikać powielania złych działań lub decyzji. Witamy w kolejnym, drugim już odcinku Failure Podcast. Naszym gościem jest dziś Kamil Stanuch, współtwórca projektu Nearbox.it. W rozmowie dowiecie się m.in. dlaczego finansowanie projektu i wstępna baza użytkowników wcale nie gwarantują sukcesu. Pamiętajcie, że najważniejsze informacje poruszone w tym odcinku znajdziecie na stronie naszego podcastu www.failurepodcast.pl/002. Umieszczamy tam najważniejsze rady oraz linki do kontaktu z naszym gościem oraz wszystkich materiałów, które omawiamy podczas naszej rozmowy. Zapraszamy do rozmowy. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Naszym gościem dzisiaj jest Kamil Stanuch i chcielibyśmy się skupić na projekcie Nearbox. Cześć Kamilu. Cześć, cześć Mateusz, cześć Paweł. Cześć, witamy Cię w naszym podcaście. Dzięki, miło mi tutaj być i dziękuję za zaproszenie. A my dziękujemy, że zgodziłeś się je przyjąć i myślę, że tak słowem wstępu, żeby słuchacze mieli wiedzę, czym się zajmowałeś i czym się zajmujesz, może byś nam powiedział właśnie, czym był Nearbox i jak ten projekt miał funkcjonować, jaką miał wartość oferować użytkownikom, jaki był model biznesowy, abyśmy mogli od tego zacząć i przejść do kolejnych pytań. Dobrze, to ja jeszcze zanim Nearbox się rozpoczął, my zaczęliśmy razem z moimi dwoma wspólnikami, zaczęliśmy Software House SigmaPoint w 2012 roku i Nearbox w zasadzie powstał pewnego dnia jako taki side project i to się wydarzyło po prostu jednego dnia. My wpadliśmy na taki pomysł, że cały Nearbox opierał się na potrzebie. Mit założycielski Nearboxa opierał się na potrzebie zamówienia pizzy i skomunikowania się z ludźmi z innych pięter w biurowcu. Znaczy my się wtedy wprowadziliśmy do takiego biura, ono było puste i idea polegała na tym, że każde miejsce to jest taka skrzynka pocztowa, w której można zostawić wiadomość i odczytać ją. I to oznacza, że ja mogę wysłać wiadomość do skrzynki na rynku głównym w Krakowie, no my jesteśmy z Krakowa, z pytaniem na przykład co tam się dzieje, i ktoś inny może odpowiedzieć, zostawiając tą wiadomość też w skrzynce. Czyli zamiast forum tematycznego mamy miejsce i tak jak na Twitterze, zamiast obserwować konkretnych ludzi, obserwujemy to, co dokładnie tam się dzieje. No i oczywiście to było w formie aplikacji mobilnej. My bardzo zafascynowani całym Lean Startup zrobiliśmy to, że tak powiem, niemalże książkowo, bo stworzyliśmy w kilka godzin taki landing page, który opisaliśmy, co to będzie robić. Tam zostawiliśmy miejsce na maila, wrzuciliśmy tam serwis Betalist. To jest taki serwis, gdzie umieszcza się linki do stron, na których informacja jest, że niebawem ruszamy. Różni ludzie z całego świata mogą się zapisywać, tam beta testerzy, którzy chcą mieć dostęp do tych aplikacji. No i najczęściej robi się to w ten sposób, że testujemy wtedy, ile osób się zapisze. Nam się zapisało około chyba 300 osób w ciągu 2 dni. No i w ciągu 7 dni mój wspólnik Mateusz, on napisał taką podstawową aplikację MVP. No i ruszyliśmy z tym. Pytałeś tutaj o model biznesowy. No jak w większości serwisów społecznościowych nie rozważaliśmy na początkowym etapie żadnego modelu biznesowego, tylko chcieliśmy zbudować jakąś masę krytyczną i później się nad tym zastanowić. Kamilu, podsumowując, jak ma działać aplikacja? Ja byłem chyba jednym z użytkowników pierwszych waszej aplikacji, albo aplikacji podobnej, ciężko mi teraz stwierdzić. Bardzo mi miło. Ja szukałem aplikacji, która pozwoliłaby szybko zrobić forum osiedlowe, tak? Czyli żeby na osiedlu nie trzeba było zakładać forum, osobnego skryptu gdzieś stawiać, tylko znaleźć aplikację, w której można by było znaleźć kanał komunikacji z osobami, które mieszkają w pobliżu. Rozumiem, że to też jakby mogłoby być pewne zastosowanie waszego Nearboxa, czyli takiego, nazwijmy to, geolokalizacyjnego Twittera, tak? Tak, my nawet w pewnym momencie nazywaliśmy to czymś w rodzaju local graph. Jednym z use case'ów zastosowań było
właśnie umieszczenie Nearboxa, zastosowanie tego na osiedlach czy w lokalnych społecznościach. Chciałem przejść do kwestii finansowych, ale może jeszcze chciałbym się skupić na kwestiach związanych z zespołem. Rozumiem, że była was dwójka osób, tak? I nas była, wtedy już była piątka, bo było trzech moich wspólników, dwóch pracowników. My zaczynaliśmy wtedy równolegle Sigma Point. No niemniej jednak skupialiśmy się tak po połowie na Nearboxie, połowie na Sigma Point. Jak dostaliśmy tą inwestycję, tą mikroinwestycję, no to wówczas się skupiliśmy bardziej na Nearboxie. To jeszcze może trzy słowa o tym, jak się podzieliliście waszymi obowiązkami i kompetencjami w zespole założycieli. Tutaj podział był dosyć naturalny, ponieważ moi dwaj wspólnicy, Mateusz Pluta i Kamil Burczyk, oni byli programistami. Mateusz zajmował się aplikacją na Androida, Kamil aplikacją na iOS-a. No a ja gdzieś wypełniałem te wszystkie pozostałe nieprogramistyczne funkcje, czyli ja się kontaktowałem z inwestorem, ja prowadziłem mailing, kontakt z tymi użytkownikami, więc ten podział wydaje mi się był taki naturalny. Nie mieliśmy za bardzo designera, więc był ten hacker, hustler, może gdzieś czasem otwierałem Photoshopa, czyli może wtedy ja byłem tym hipster designer, ale wydaje mi się, że ten podział był dosyć naturalny w tym przypadku. Okej, mówisz, że też zajmowałeś się właśnie kontaktem z inwestorem. Czy możesz więcej powiedzieć na temat inwestycji, którą pozyskaliście i czy było to trudne? Jakiej był wysokości była ta inwestycja, na jakich zasadach? Jakie błędy popełniliście, pozyskując inwestycje? Abyśmy mogli więcej na ten temat porozmawiać. To nie było trudne. To znaczy, my się z funduszem Innovation poznaliśmy na konferencji Internet Beta 2012. Tam otrzymaliśmy nagrodę publiczności. I poznaliśmy się z Marcinem Szalongiem, który powiedział nam, że Innes wtedy rozpoczynał taki własny program akceleracyjny Accelerate, który oni też testowali. Można powiedzieć, że też wtedy byli takim startupem, który testował ten mechanizm. I tutaj zasady były proste. To znaczy oni obejmowali 8% udziałów w zamian za 25 tysięcy dolarów. I obejmowało to też wyjazd do San Francisco. Więc mówiąc krótko, ten proces nie był za bardzo skomplikowany, był dość przejrzysty i w miarę szybko to przeszło. Jeszcze przed samą inwestycją Innovation Nest organizowało przez 2 miesiące warsztaty, na których uczyli właśnie tej metodologii startup, customer development, były spotkania z innymi zespołami. Także to było bardzo takie fajne doświadczenie. Wydaje mi się, że była to też chyba taka nowość na rynku polskim. Czy wiem, że były chyba jeszcze jakieś takie akceleratory. No ale to z tego względu, że była to mała inwestycja i ona była, to był taki etap właśnie akceleracyjny, nie było tutaj żadnych komplikacji. Czyli rozumiem, że przez nie było komplikacji, masz na myśli w momencie, kiedy projekt się nie udał, nie mieliście jakichś konsekwencji negatywnych, rezygnacji z dalszego rozwoju tego projektu. Jak to wyglądało właśnie w momencie, gdy ostatecznie doszliście do wniosku, że dalszy rozwój projektu nie będzie miał sensu? No my się wtedy spotkaliśmy, inwestor zawsze bierze na siebie to ryzyko. My przetestowaliśmy naprawdę to z Innovation Nest bardzo też blisko współpracowaliśmy. Oni nie inwestują w wiele projektów, więc mogą poświęcić czas na rozmowy z każdą ze spółek i też są w Krakowie, my jesteśmy w Krakowie, więc te spotkania na pewno częściej się odbywały. No i na jednym spotkaniu widzieliśmy, że to nie rośnie w takim tempie, jakbyśmy chcieli. Przetestowaliśmy wiele, czy jakiś hipotez, czy jakiś sposób na pozyskiwanie tych użytkowników. No nie było tutaj tego tak zwanego product market fit i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że wiecie co, no chyba nie ma co tego kontynuować. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że trzeba ten projekt przerwać. Jeśli chodzi o tą porażkę, to była ona, przeszła ona dosyć sprawnie i nie było, tak jak wspomniałem, nie było żadnych komplikacji.
na tym etapie. Wydaje mi się, obie strony bardzo dobrze to zrozumiały. My też dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zwalidować ten pomysł. Tyle. Wspomniałeś wcześniej, że dostaliście nagrodę publiczności na Internet Beta. No, czyli otrzymaliście jakąś nagrodę, produkt został doceniony w sumie przez publiczność, więc rozumiem tak, przez to, że są to potencjalni klienci, ale jak się okazuje, nawet to nie daje pewnej gwarancji powodzenia. Czy jesteś w stanie powiedzieć, czy jest coś takiego, co daje gwarancję powodzenia? Bo jeśli nagroda od publiczności, od potencjalnych klientów nią nie jest, to co nią mogłoby być? Wydaje mi się, że chętnie bym się wypowiedział na temat konferencji i konkursów, bo wydaje mi się, że trochę o to chyba zahaczasz w tym pytaniu. Po roku mieliśmy kilka tysięcy użytkowników. To jest jakąś absolutną porażką moim zdaniem. Nie rosło to w takim tempie, jakbyśmy chcieli. I konkursy, mówiąc krótko, nie są walidacją pomysłu. Walidacją są użytkownicy i klienci, którzy płacą. Nie ma tutaj co do tego najmniejszej dyskusji. Oczywiście fajnie jest mieć odznaki, fajnie jest mieć 16 konkursów, w których zajęliśmy jakieś miejsce, wygraliśmy nagrodę publiczności, tylko konferencje i konkursy dają rozgłos, dają PR, pozwalają znaleźć partnerów, inwestorów, klientów, jeśli to jest jakieś rozwiązanie B2B i tu jak najbardziej. Ale w przypadku takich produktów konsumenckich, jakim był Nearbox, no to nie dają nic. Znaczy, wynika to z tego, że na konferencjach częściej są ci sami ludzie, którzy po prostu klepią się po ramionach, spotykają za rok i wspominają o tym, że rok temu była taka aplikacja i tyle. Dodatkowo, jakby, może nie umniejszając wszystkim konkursom czy jakimś startup weekendom, no ale to, że nagrodę przyznaje juror, który jest blogerem albo mentor, który słynie z tego, że przez niejako zasiedzenie na konkursach i inwentach branżowych został mentorem, no to co najwyżej świadczyć może o tym, że albo konkurencja była słaba, albo potrafisz po prostu dobrze prezentować pomysł. Jak dobrze potrafisz prezentować pomysł i nie jest to produkt konsumencki, to powinieneś prezentować ten pomysł czy to rozwiązanie klientom docelowym, biznesom. Czyli ogólnie jest fajnie, ale nic z tego nie wynika podczas takiego eventu. Tak, wiem. To jest. Wydaje mi się, że wszyscy to podskórnie wiedzą i był ten czas takiego zachłyśnięcia się chyba startupami w Polsce, konkursy, startup weekendy i tak dalej, i tak dalej. I chyba dobrze, że to się wydarzyło. Ludzie się zintegrowali, ludzie poznali, że okej, są inni ludzie, są inni jacyś founderzy czy programiści, którzy pracują nad pomysłami, realizują je. Na pewno płynie z tego ogromna wartość, że to środowisko się poznaje, ale nie jest to żadną jakąkolwiek walidacją. Podobnie jak walidacją pomysłu nie jest to, że dostaliśmy inwestycje nawet od prestiżowego inwestora, bo to tylko potwierdzenie, że ktoś nas wierzy, a uwierzyć ma klient. Kamilu, tak troszkę ślizgamy się po tym, czemu wasz projekt tak naprawdę nie wyszedł. Jeszcze na koniec to podsumujemy, natomiast jakby jednym z elementów działających na plus bądź na minus, na pewno szczególnie w budżecie na minus, był wasz wyjazd do USA, w ramach którego budowaliście aplikacje, czy też poznawaliście tamten rynek. I powiedz mi, czy z perspektywy czasu to była dobra decyzja, żeby z rozwijanym produktem na tak wczesnym etapie wyjeżdżać do Doliny Krzemowej, czy jakbyś dzisiaj projekt powtarzał, zostałbyś na miejscu, a te fundusze przeznaczył w inny sposób? Zdecydowanie tak. Szczerze mówiąc, przeznaczyłbym więcej tych funduszy na pojechanie do Stanów. Przede wszystkim zawsze warto jechać do Stanów bez względu na etap. Kiedyś wydawało mi się, że to jest strata czasu, bo przecież najpierw trzeba to zbudować, nie można jechać z pustymi rękami czy z jakimś półproduktem. Mhm. I to było oczywiście podejście, które wydaje mi się pokutuje u niemal wszystkich założycieli. Znaczy strach, lęk przed launchem. Tak jak Reid Hoffman powiedział, założyciel LinkedIna, że jeśli nie byłeś zażenowany pierwszą wersją swojej aplikacji czy produktu, to znaczy, że za późno ją wypuściłeś. No my byliśmy do pewnego stopnia zażenowani, więc chyba
więc chyba nie było aż tak źle. Ale dlaczego ten wyjazd jest istotny? Wynika to z tego, że dzisiaj problem nie jest zbudowanie aplikacji czy serwisu. Problem jest zbudowanie biznesu wokół tego, czy czegoś działającego. No i my mamy także w Polsce mamy świetnych deweloperów. Zawsze powtarzam, że brak nam jeszcze dobrych biznes deweloperów. Podobnie mamy dobrych designerów, ale brak nam product managerów. Oczywiście to są pewne takie niuanse, ale widać to, jak na przykład te startupy, które pozyskały duże rundy finansowania typu Base, no Estimote, one mają swój development w Polsce, ale cały biznes odbywa się w USA. To wynika z tego, że tam rynek jest dojrzalszy, ma znacznie większą wiedzę, jak to robić. Wyjazd do Stanów, do San Francisco, to niekoniecznie musi oznaczać w większości wypadków, moim zdaniem, to nie powinno oznaczać, że jedziemy tam szukać klientów. Ja każdemu doradziłbym pojechać na 2-4 tygodnie do San Francisco, potem do Nowego Jorku, a potem jeszcze do Tel Awiwu. Bo to jest taka trochę terapia szokowa, bo jak tam jesteśmy, to okazuje się, że San Francisco jest już 10 zespołów, które robią to, co my, są 5 razy lepsze i to, że wygraliśmy jakiś konkurs startupowy, prezentując 5 slajdów z aplikacją, no to okazuje się, że to nic nie znaczy, że trzeba zrobić coś więcej. Moim zdaniem największą wartością to jest inspiracja, jaką można tam zdobyć. Czyli pojechać, wrócić, zbudować coś jeszcze, wrócić jeszcze raz tam do Stanów, pokazać to, co mamy, zebrać jakieś świeże pomysły. Ja dlatego mówię nie tylko o Stanach, bo 2 lata temu w grudniu byłem w Tel Awiwie. Tam pojechałem na 10 dni razem z Martą Ryłko z Dropsport, tam jeszcze Kasia Gola, która w Flowbooks pracowała. I tam praktycznie przez 10 dni networkowaliśmy się, chodziliśmy na różne eventy, na meetupy, w Google Campus chodziliśmy i poznaliśmy wiele ludzi, zobaczyliśmy nad czym oni pracują. Nie ukrywam, że to nie dało może jakichś takich wymiernych korzyści. Nie, coś sprzedaliśmy, pozyskaliśmy klienta, ale dało na pewno szerszą perspektywę. Więc podsumowując, tak, warto na każdym etapie jechać i trzeba jechać, bo bez tego nie da się zbudować jakiegoś globalnego biznesu. Przede wszystkim dlatego, że nie mamy tej wiedzy czy tego oglądu, który zdobywamy tam jadąc. Jasne. Mówiłeś, że warto czy można budować aplikację właśnie z poziomu Polski i rozwijać biznesowo projekt za granicą. Dodatkowo aplikacja, którą budowaliście na początku, oparta była na waszym koncepcie i nie korzystała z danych zewnętrznych. Powiedz mi, czy z twojej perspektywy i z doświadczeń w Nearboxie warto budować coś w cudzysłowie innowacyjnego, czy warto budować integrator narzędzi, które już istnieją, tak? Jaki jest najlepszy model działania, kiedy tak jak mówisz, bardzo często dany projekt jest już rozwijany przez kilka innych zespołów na świecie? Ja powiem tak trochę przewrotnie, że zawsze gdzieś doradzam, nie bądź innowacyjny. To znaczy, innowacja jest trochę przereklamowana. Jest, to chyba Larry Page powiedział, że nie jest problemem, nie jest wyzwaniem rozwiązywanie dużych problemów, wyzwaniem jest rozwiązywanie małych problemów. Małe problemy nas codziennie otaczają i powiedzmy 20 lat temu, gdyby nam ktoś powiedział, że będziemy korzystać ze smartfona, który daje nam dostęp do jakichś serwisów społecznościowych, nikt oczywiście nie wiedział, co to są serwisy społecznościowe, ale że będziemy mieli pocztę pod ręką, no każdy powiedziałby, że nie, to w zasadzie nie jest mi tak potrzebne, czy powiedzmy z map Google. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jak chodzi o ten aspekt agregacji i innowacji, no popatrz, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę największe serwisy obecnie na świecie, czy różne firmy technologiczne, może nie największe, ale Uber. Uber jest w zasadzie agregatorem aut. Nie posiada żadnego auta. Airbnb też nie posiada żadnego domu. Są po prostu pośrednikiem, który łączy.
na początku wydaje mi się, że jest, że znacznie łatwiej jest zacząć od takiego agregatora. Nie budować czegoś od zupełnych podstaw. Wydaje mi się, że to też się wpisuje w cały ten taki, co się nazywa teraz API Economy. Czyli bazujemy na czy rozwiązaniach, które już istnieją. Powiedzmy, jest taka aplikacja Segment.io, która co robi? No zbiera wszystkie narzędzia analityczne w jedno, przez co mamy, wystawia nam jeden taki dashboard, który pozwala nam te wszystkie informacje z różnych aplikacji analitycznych zebrać. My zaczęliśmy od tego, że aplikacja była pusta, to znaczy każdy użytkownik musiał tam zostawić jakąś wiadomość i to powodowało, że jak wchodziłeś do takiej skrzynki, no to ona była pusta. To był efekt pustej klasy. No i zawsze ryzykowne jest opieranie rozwiązania na jakimś obcym API. Znaczy, na przykład jeśli stosujemy logowanie przez Facebooka, no to ma to swoje korzyści, bo jest łatwiejsza rejestracja użytkownika, za pomocą jednego kliknięcia możemy zaciągnąć cały ten w cudzysłowie kontekst w postaci informacji, na przykład znajomych i tak dalej. Ma to jednak też swoje wady, bo w każdym momencie inna aplikacja może nas odciąć i wtedy mamy problem. No ale w przypadku Mirboxa my w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że żeby rozwiązać ten problem pustej klasy, to zróbmy w takim razie taki trochę agregator, że zbieramy informacje lokalne z Foursquare'a, Instagrama i wyświetlamy w danych miejscach. Czyli użytkownik może wejść do aplikacji i nawet jeśli nie ma tam znajomych, to on coś widzi, coś mu się wyświetla, czyli jakaś jest dostarczona wartość. I gdybym teraz cokolwiek zaczynał, czy ja już bym się nigdy nie będę się już pakował w produkty konsumenckie, to zacząłbym najpierw od tego, żeby wykorzystać po najmniejszej linii oporu, wykorzystać to, co się ma i później na bazie tego budować, dodawać jakiś własny content czy treść. Dokładnie, czyli taki hack na pobranie części zawartości z zewnątrz, żebyśmy nie startowali od zera, tylko budowali na jakimś kontencie, który jest zaciągnięty z zewnątrz. Tak. To prosta zasada Pareto, czyli 20% wysiłku stanowi 80% efektu. Myślę, że fajne wnioski nam tu płyną, a przechodząc do takich tematów związanych z dotarciem do potencjalnego użytkownika, czego próbowaliście? Jakich działań reklamowych i promocyjnych? Co waszym zdaniem działało, co nie działało, co należało poprawić? Próbowaliśmy chyba już wszystkiego. Oczywiście próbowaliśmy reklamy na Facebooku, jakieś tam oczywiście też różne działania mające na celu retencję użytkownika, pushe, mailingi, ale to, co zorientowałem się teraz, że to się wpisuje idealnie w to, co mówił Paul Graham, czyli rób rzeczy, które się nie skalują, to była jedna najskuteczniejsza, była akcja w szkole, gdzie przez 2-3 dni stał stand z hostessą zachęcającą do pobrania aplikacji. Tam były ciastka, tam była pizza. Tutaj w realizacji pomagała nam zewnętrzna firma, która powiedziała, że nam coś takiego zrobi. No my oczywiście wtedy myśleliśmy trochę tak, no ale to takie nie jest skalowalne, to nie są reklamy, przecież my tutaj jesteśmy tacy innowacyjni w obszarze aplikacji mobilnych, to pewnie trzeba zrobić reklamy na Facebooku. No i się okazało, że uczniowie tych dwóch krakowskich liceów faktycznie zaczęli korzystać z naszej aplikacji. Pobrali ją, ona, ta hostessa codziennie ich zachęcała i zaczęli między sobą korzystać z tego Netboxa. No dlaczego to wypaliło? To wypaliło dlatego, że jest ogromna mentalna bariera, żeby przekonać się do zainstalowania nieznanej aplikacji i założenia konta. I to trzeba zminimalizować w ten sposób, takim no, stosując pewien taki ludzki pierwiastek. To znaczy nie jakieś odhumanizowane reklamy na Facebooku, mimo że testowaliśmy aplikacje, reklamy na Facebooku kierowane powiedzmy do ludzi, którzy lubią dane miejsce, czyli żeby zbudować tą masę krytyczną, powiedzmy, wyświetlało się to ludziom, którzy odwiedzali jakąś knajpę w Warszawie. I te reklamy też zawierały opisy, pobierz Nirboxa, żeby rozmawiać z ludźmi z tego miejsca.
Ludzie klikali w te reklamy, ale nie instalowali aplikacji, nie konwertowało to. Natomiast najlepiej konwertowało takie działanie face-to-face. I jak spojrzymy na inne aplikacje, które odniosły sukces, to zauważmy, że one w podobny sposób się rozprzestrzeniały na początku. Czyli na przykład Tinder jest świetnym tego przykładem. Tam marketing menadżerka, bo marketing dyrektor odpowiedziała za marketing, ona chodziła po college'ach, po kampusach i najpierw szła do tych sororities, siostrzeństwa. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie. I tam zachęcała dziewczyny do pobrania tej aplikacji, czyli spotkała się, nie wiem, bo tam 50 czy 100 dziewczyn, zachęcała je, później szła do bractw, gdzie byli studenci i mówiła, spójrzcie, tutaj już na Tinderze jest około 100 dziewczyn, więc możecie zacząć z niej korzystać. I chodziła tak po kampusach, po każdym kampusie i w ten sposób się budowała ta masa. I z perspektywy czasu też żałuję, że nie poszliśmy mocniej w stronę tych szkół i liceów, bo może byśmy spiwotowali coś w formę jakiegoś ikijaka, czy zawęzili się na tą grupę docelową, która, jak się później okazało, była dosyć podatna na takie aplikacje jak Snapchat, czy ten wspomniany ikijak. Jakie działanie marketingowe najbardziej wam nie wypaliło? Gdzie najwięcej utopiliście środków? Nie było takiego, na którym byśmy utopili dużo środków. Nie wypaliło działanie na evencie. Był taki event i tam ludzie byli zachęcani do tego, żeby zrobić zdjęcie i zostawić w skrzynce i coś mogą wygrać. Ale to nie były duże koszty. My bardzo to... No powiem, że dobrze tutaj zaalokowaliśmy kapitał, bo każdy z tych kanałów odpowiednio testowaliśmy na małej próbie. Super, super. Okej, Kamil, gdybyś tak mógł w sumie trochę przechodząc do finiszu tego projektu powiedzieć, dlaczego rzeczywiście nie wyszło i co było tym momentem, w którym powiedzieliście sobie, że wystarczy, stop. Dobra, to przyczyn, my często analizowaliśmy te przyczyny, czemu to nie wypaliło, czemu ten projekt był też taki trudny. Więc pierwsze to jest, zawsze powtarzam, że jest problem kury i jajka. To jest każdy w serwisie społecznościowym problem polega na tym, że najpierw muszą być użytkownicy, żeby wygenerować treści. Zarazem musi być treść, żeby przyciągnąć użytkowników. No to jest jasne. W przypadku serwisu lokalnego jeszcze jest taki problem, że te jajka i kury muszą być w jednym miejscu, żeby zaczęła się dyskusja, żeby zaczęła się interakcja. To jest pierwszy problem. To próbowaliśmy rozwiązać za pomocą zaciągania tych danych z Instagramu i Foursquare'a. Generalnie taka nauczka płynie, Andrew Chen to opisał na swoim blogu, żeby zacząć od aplikacji, która nie jest społecznościowa, która dostarcza jakąś wartość użytkownikowi, kiedy on może korzystać z niej niezależnie od innych użytkowników. Podał tam przykład Instagrama, że zauważmy, że Instagram zaczynał od aplikacji, która umożliwiała dodanie filtra i udostępnienie w innych serwisach społecznościowych. W momencie, kiedy powstała ta masa krytyczna, wtedy dodali komponent społecznościowy w obrębie samej aplikacji. Druga rzecz to było to, że to był produkt konsumencki. My nie byliśmy predestynowani do tego. Nie dokładaliśmy zbyt dużego, nie przykładaliśmy wielkiej wagi do designu. Natomiast nie było też tego takiego sexiness factor, jak to ktoś nam powiedział w San Francisco. My prowadziliśmy software house i potrafiliśmy robić aplikacje biznesowe, B2B. Natomiast w aplikacjach takich B2C 80% powiedziałbym to jest design marketing. Tutaj nieważne jak ta aplikacja będzie działać. Tam nieważna jest technologia oczywiście. Ale tam ważniejsze jest to, po stokroć ważniejsze jest to, żeby była ładna animacja. Czyli mówiąc krótko, nie ma w przypadku rozwiązań B2C, nie ma czegoś takiego jak MVP, Minimum Viable Product, tylko musi być Minimum Amazing Product. Na drugi raz ja bym zainwestował z tych 25 000 dolarów, najwięcej zainwestowałbym w design i marketing. Znaczy zatrudniłbym bardzo dobry zespół designerów albo designera, prawdopodobnie ze Stanów albo
zagranicy, który zaprojektuje tą aplikację. Trzeci problem to jest ta lokalność i wymiar społecznościowy. To jest bardzo złe połączenie. Mimo że brzmi to bardzo intuicyjnie, że są lokalne społeczności, że wszystko przechodzi w taką lokalność i tak dalej. No, może to sobie powiedzieć Facebook, który od miliarda użytkowników może schodzić sobie do małych grup, bo ma ku temu skalę, ale na początku zaczynanie od lokalnej społeczności jest bardzo problematyczne, z tego względu, że tutaj nie ma czynnika wiralnego, który przy takim modelu freemium, gdzie serwis musi sam rosnąć, to jest niezbędne. Dlaczego? Bo newsy lokalne nie są, po pierwsze, sexy, nie są wiralne. To znaczy to, że zaginął na osiedlu kot, no, jedna osoba może udostępnić na Facebooku, ale nikt nie będzie tego szerował dalej, dlatego że nie jest to istotne dla mieszkańców, powiedzmy, innego osiedla. To, co jest istotne dla tej dzielnicy, prawdopodobnie nie będzie dla innej. I kolejny błąd, jaki my popełniliśmy, to jest to, że mieliśmy zbyt uniwersalny produkt. Przynajmniej go tak prezentowaliśmy, który nie rozwiązał jednego problemu, nie miał też jakiegoś jednego konkretnego zastosowania. Bo i w Nearboxie możesz porozmawiać z sąsiadami i możesz spytać się, czy ktoś w pobliżu nie ma ładowarki do iPhone'a, ale żaden z nich nie był wystarczająco atrakcyjny. Znaczy, użytkownik gubi się, jak widzi aplikację do wszystkiego. My się za bardzo też staraliśmy zracjonalizować przypadki użycia. To znaczy, szukaliśmy takich ugrzecznionych przypadków. Powiedzmy, chcesz się skontaktować z sąsiadami. Ludzie zazwyczaj nie potrzebują kontaktować się z sąsiadami. A jeśli już, to mają jakieś kupę workaroundów, typu właśnie forum, typu grupa na Facebooku. Natomiast, żeby produkt się rozszedł, to musi mieć jakąś nutkę pikanterii i takiej irracjonalności. Znaczy Dave McClure, on powiedział, że w takiej prezentacji, że aplikacje, które czy serwisy, które wypaliły, one rozwiązują jeden z trzech problemów. Albo get rich, get famous, albo get laid. Serwisy randkowe. No i spójrzcie, na przykład Snapchat, on się nie odwołuje do żadnych racjonalnych pobudek, tylko daje jedno proste zastosowanie. Czyli wyślij głupie lub żenujące zdjęcie do znajomego i nie przejmuj się, że pokaże je komuś innemu. I tyle. Nie rozwiązuje żadnego problemu, nie próbuje nawet gdzieś prezentować się jako taka aplikacja. Po prostu daje frajdę. I my nie potrafiliśmy tego zrobić. Produktu, który robi jedną rzecz dobrze. I ludzie, którzy obserwowali Nearboxa, mówili, że na początku im się bardzo podobał. W momencie, kiedy mieliśmy to totalne MVP, gdzie zakładało się skrzynkę, zostawiało wiadomość, można było odczytać. Ludziom się to podobało. A my później już zaczęliśmy z tego robić Frankensteina, bo tutaj możesz się zaczekinować, tu możesz zrobić to, tu możesz wrzucić zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Czyli za bardzo popłynęliśmy. Co było taką, co jest w sumie największą lekcją przez was wyciągniętą po no powiedzmy to sobie szczerze, porażce tego projektu, tak? Coś, czego się nauczyliście i rzeczywiście wiecie, że będzie procentować na wszystkie wasze dalsze działania. Myślałem o takich dwóch nauczkach, ale wydaje mi się, że najważniejsze to są kanały dystrybucji. Znaczy, zawsze jak słyszałem kanały dystrybucji, to myślałem o jakimś nudnym temacie z zakresu logistyki, albo jak jest ten cały biznes model Canvas, tam są kanały dystrybucji. Zawsze to myślałem, że jest jakaś nuda. Najważniejsze to jest mieć to value proposition, mieć klienta. Natomiast ktoś kiedyś mądrze na Twitterze napisał, że Karol Marx jakby się dzisiaj urodził, to kapitaliści nie przypisywałby tego, że kapitalista posiada środki produkcji, tylko że właśnie kapitalista posiada środki dystrybucji tego swojego produktu czy usługi. Dlaczego to najsilniej właśnie poznaliśmy się na tym przy Nearboxie, gdzie problemem była dystrybucja tej aplikacji, skłonienie ludzi do zainstalowania, a nie zbudowanie tego. Ja wiem, że to nie jest jakaś odkrywcza lekcja, ale bardzo mocno się tego nauczyliśmy. Teraz w każdym jakimś przedsięwzięciu zawsze myślimy, no dobrze, nawet jeśli mamy pomysł, to czy uda mi się własnymi kanałami powiedzmy 1000 użytkowników już pierwszego dnia.
czy nie mam jakichś kontaktów, czy nie znam firm, które pomogą mi w rozdystrybuowaniu tego, czy jakiegoś blogera na przykład, który może to pchnąć do swoich followersów. To chyba ta pierwsza lekcja. No druga lekcja to mówi się, że jest jeszcze ten taki product market fit, ale oprócz tego musi być coś takiego jak product founder fit. Czyli my nie byliśmy predestynowani do produktów konsumenckich, mówiąc krótko. My się najlepiej czujemy w takim B2B enterprise i chyba tego się też nauczyliśmy. To znaczy, że to nie jest dla nas i to jest super nauczka, bo wiesz już na przyszłość, okej, tego nie będę robił. Produkty społecznościowe to nie jest moja broszka. Zajmuję się czymś innym. Okej, myślę, że bardzo fajny wniosek, ponieważ wiele osób nie jest w stanie powiedzieć samym przed sobą, że po prostu one nie były gotowe i nie są przygotowane do prowadzenia danego typu projektów. Wiesz co, bo może to, znaczy chciałem tylko dodać, że bardzo fajny dla wszystkich, którzy mają jakiś, jeśli słuchają tego podcastu, mają jakiś pomysł jeszcze nie zrealizowany, to jest bardzo fajna lekcja, którą podzielił się Ryan Hoover, czyli założyciel tego serwisu Product Hunt. On opisywał kiedyś na blogu w takiej notce, jak wpadł na pomysł stworzenia aplikacji dla pralni, dla osób, które korzystają z pralni. No i opisał ten pomysł, że widzi tutaj taką niszę, widzi jak można by to rozwiązać, że może nawet jest całkiem spory rynek na to, bo tam kilkadziesiąt milionów czy kilkaset milionów ludzie rocznie wydają na tą pralnię. Tylko szybko sobie zadał pytanie, które każdy założyciel firmy musi sobie zadać, czyli czy przez kolejne 10-15 lat chcę pracować nad apką dla pralni? Czy to jest obszar, który mnie kręci i czy temu chcę się poświęcić? No jeśli odpowiedź jest negatywna, to nie powinniśmy się za to zabierać. Dokładnie, to powinno nam też sprawiać przyjemność, powinniśmy się czuć w tym, co robimy. Tak. To może takie jeszcze jedno pytanie. Podczas Crackspotu opowiadałeś o projekcie i powiedziałeś coś takiego, że być może za wcześnie wycofaliście się z tego projektu. Czy uważasz z perspektywy czasu, że rzeczywiście mógł to być błąd i jeszcze był potencjał do wzrostu i do budowy Nirboxa? Nie, nie był to błąd, a być może był potencjał wzrostu. Tutaj nawiązuję do tego, co wcześniej powiedziałem, do tego product founder fit. Między naszym zespołem a tym produktem, tym obszarem nie było tej zgodności. Dlatego dobrze, że się wycofaliśmy w pewnym momencie, nie kopaliśmy się z koniem, tylko stwierdziliśmy, to nie jest nasza działka. Ja też się od pewnego czasu kieruję taką, jest coś takiego jak hedgehog concept. Jim Collins w swojej książce Good to Great, on analizował firmy, które na amerykańskiej giełdzie miały lepszą stopę zwrotu na przestrzeni kilkudziesięciu lat niż średni indeks giełdowy, Nasdaq czy Standard & Poor's. I on wychodzi tam od takiego właśnie konceptu, hedgehog concept, który opiera się na tym, że lis wie wszystko, wszystkiego po trochu, a jeszcze i ten hedgehog, on jest dobry w jednej rzeczy. I pokazuje tam na przykładzie wielu firm, że firmy, które odniosły sukces, one były na przecięciu takich trzech rzeczy, które robiły dobrze. To znaczy, robiły rzecz, którą lubią, której czują się dobrze, które lubią robić. To też odnosi się do nas, jako do osób zaczynających firmy. Czyli rób rzeczy, które lubisz, kierujesz się pasją. Druga rzecz to jest rzeczy, w których jesteś dobry. Bo możemy, są rzeczy, które lubimy robić, ale wcale nie jesteśmy w nich dobrzy, nie jesteśmy najlepsi. I trzecia rzecz to są rzeczy, które przynoszą pieniądze. No i w momencie, kiedy te wszystkie trzy rzeczy, no oczywiście to jest trudno znaleźć taką rzecz, więc to trochę też jest takie idealistyczne, co on pisał, to wówczas mamy, wydaje mi się, zgodność między założycielami a projektem, który chcemy robić. W momencie, kiedy nie ma przynajmniej, znaczy nie ma jednego z tych elementów, czyli robimy rzeczy, które lubimy, w których naprawdę jesteśmy dobrzy, no często może nie być z tego pieniędzy. Więc wydaje mi się, że odpowiadając na twoje pytanie, tak, był potencjał, natomiast nie uważam, że był to błąd, że się wycofaliśmy. Fajnie, dzięki za odpowiedź.
Bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń, którymi się dzisiaj z nami podzieliłeś. Bardzo dziękuję Ci, że znalazłeś dla nas czas, dla słuchaczy podcastu Failure Podcast. No i na sprawę. W jaki sposób można się z Tobą skontaktować w internecie? Chyba najlepiej na LinkedInie. Tam jestem, Kamil Stanuch. Nie wiem, czy są inne Kamile Stanuchy na LinkedInie, ale na pewno pewnie są, ale można mnie znaleźć na LinkedInie, można mnie znaleźć na Twitterze. Ja jestem bardzo aktywnym użytkownikiem Twittera. Mój login to jest Kamil Stanuch, więc można do mnie tam zagadać. Jestem też na Snapchacie, ale może tego nie będę udostępniał. I chyba tyle. Najlepiej na LinkedInie. Pozwolimy sobie naszym słuchaczom dodać linki do Twoich profili także pod opisem odcinka. Jak najbardziej, jak najbardziej. Jeszcze raz dzięki wielkie, że znalazłeś dla nas chwilę. To myślę będzie bardzo pouczający i ciekawy odcinek. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Na razie. Tym sposobem dotarliśmy do końca nagrania. Dziękujemy, że byliście z nami. Przypominamy, że notatki do tego odcinka znajdziecie na www.failurepodcast.pl/002. Na Twitterze dyskusję prowadzimy z użyciem hashtaga failurepodcast. Zachęcamy do pozostawienia Waszych opinii i jeśli podobało Wam się nagranie, miło nam będzie, jeśli ocenicie nas na 5 gwiazdek w iTunes. Kolejny odcinek zostanie opublikowany już za 2 tygodnie, a naszym gościem będzie Marcin Mura, twórca projektu AppMenu. Jeszcze raz dzięki i do ponownego usłyszenia.